Witam Michała Orzechowskiego w studio, dziennikarza, działacza praw człowieka. Witam Państwa. Borys Niemcow miał nadzieję na spotkanie w wolnej, demokratycznej Rosji. Ta nadzieja się nie spełni. Dla mnie to jest szok, bo Borys Niemcow to jest zupełnie osoba, która bym, no może nie ostatnią, ale nie zaliczał do tej czołówki najbardziej zagrażających realnie Putinowi dzisiaj. To jest był miły, sympatyczny człowiek, który raczej starał się, żeby ludzie go lubili, niż żeby ludzie się go bali. Dlatego morderstwo, w mojej opinii, jest to jednoznaczne po prostu morderstwo reżimu, faszystowskiego reżimu Putina. I ja to od wielu lat powtarzam, są na to dokumenty i dowody, że ja cały czas mówię, że to jest reżim faszystowski. Dzisiaj jest szokujące, że w tej chwili dla mnie Putin po prostu już zabija wszelką możliwą opozycję. Parę dni temu był przypadek tutaj znowu jednego z liderów narodowców rosyjskich. No i w tym momencie wygląda, jakby to była taka sekwencja, taka seria. Ja to nazywam, że to jest seria z karabinu Kałaszników. Jurij Felsztyński, z którym będziemy dzisiaj rozmawiać od dłuższego czasu, mówi, że kiedy duży kraj przygotowuje się do wielkiej wojny, giną ludzie. I on pokazuje serię politycznych zabójstw, serię, która w ten weekend została dopełniona o kolejne nazwisko, jako ten element. W wywiadzie, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, nie pojawia się to wprost, ale pojawia się sugestia, że realna polityka Europy, która oparta jest na pieniądzach, z punktu widzenia Rosji może prowadzić do czegoś dużo bardziej niebezpiecznego niż tylko i wyłącznie kupowanie Europejczyków. Dziś wiemy, że to jest wojna. Jakie są zatem perspektywy przed samą Rosją? I czy jest w ogóle realne, pańskim zdaniem, w Rosji zmiana tego reżimu, jakkolwiek byśmy go nazywali? Tak. Sądzę, że zmiana jest bardzo realna. To znaczy, bo perspektywa wojny Rosji ze światem, czy z naszym regionem jest realna i po tej wojnie reżim upadnie. Ale ta perspektywa wojny jest po prostu w tej chwili już jest, no, staje się faktem całkowitym. Przytoczę tutaj taką moją osobistą anegdotę. W 2010 roku, kiedy była katastrofa w Smoleńsku i kiedy coraz więcej, już nie tylko przesłanek, ale faktów wskazuje, że to po prostu był zamach, redaktor Tomasz Sakiewicz wyskoczył do mnie gdzieś na korytarzu redakcyjnym i powiedział: Michał, miałeś rację, będzie wojna. Tylko ja to już twierdzę od 2008 roku, od olimpiady w Pekinie i od inwazji rosyjskiej na Gruzję. I dzisiaj, proszę Państwa, nie ma Europy, nie ma Unii Europejskiej. Dzisiaj jest Francja, dzisiaj są Niemcy, dzisiaj są Stany Zjednoczone. Szrederyzacja? Termin... Tak, to jest piękny jego termin. Szrederyzacja, czyli kupowanie za miliardy, nawet chyba nie za miliony Schrödera, bo on ma chyba pensję. Były kanclerz Niemiec od Putina. Jakiś czas temu spotkałem się w miejscu publicznym na spotkaniu z ministrem Radkiem Sikorskim. Mówię to, że byli na to świadkowie. I kiedy on nas przekonywał, że trzeba siedzieć cicho i słuchać, bo oni przecież dają tutaj w domyśle Niemcy po prostu w Polsce miliardy, to zaproponowałem, żeby z tych miliardów taki mały fundusz zrobić i żeby właśnie też za milion euro rocznie kupić innego sobie jakiegoś kanclerza, tak jak Rosjanie sobie kupili. No i to jest ta polityka Rosji. I dla Rosji wszelkie jakby takie racjonalizowanie to nie mają sensu, bo ona ma racjonalne działanie bandyty. To jest to używanie pieniędzy jako narzędzia, używanie przemocy jako narzędzia. Pieniądze są środkiem, ale nie celem, więc oni mają po prostu racjonalność bandyty, który szykuje napad na bank. To jest racjonalność logiczna, ale zupełnie odmienna od tej normalności, o której mówiliśmy. Normalny człowiek pracuje, zarabia, dba o swój dom, o swój kraj. Rosjanie nie są normalnym krajem i po prostu Rosjanie w tej chwili są mafijnym krajem bandyckim, tak jak to było powiedziane, na głodzie narkotycznym, bo Rosja do tej pory była miała zastrzyk petrodolarów, miała to też jako władzę dzięki gazociągom, rurociągom, ropie, gazie. W tej chwili to się kończy i to jest bezwzględny faszystowski bandyta na głodzie narkotycznym, który w tej chwili w przeciągu roku, dwóch zrobi wojnę w regionie. Być może zrobi bezpośrednio, być może zrobi to, jak było to sugerowane w ćwiczeniach Zapad 2009 armią białoruską i potem wstąpi w regionie jako siły pokojowe. Borys Niemcow w trakcie tej rozmowy powiedział o tym, że Władimir Putin kupuje sobie tych polityków i używa względem Europy pojęcia europejscy realpolitycy. Co ta realpolityka oznacza z punktu widzenia Władimira Putina? Po co kupuje sobie europejskich polityków i europejską politykę szerzej? Bo to nie dotyczy tylko i wyłącznie personaliów. Putina interesuje tylko i wyłącznie władza w wymiarze jakimkolwiek, wszelkim możliwym. Jak można kupić, to trzeba kupić. Jak można zastraszyć, to można zastraszyć. Jak się nie da, to trzeba zabić. Zresztą to widać. Ropa, gaz, wszystkie te możliwości, te narzędzia, to są narzędzia władzy. Europy nie ma.
Dzisiaj jest Francja, dzisiaj są Niemcy, to są realne siły. Z Rosją dzisiaj nie rozmawia Unia Europejska, tak jak wiemy, tylko Francja, Paryż i Moskwa to są ośrodki siły realne w Europie i koniec. Dzisiaj realną siłą jest armia amerykańska, bo już nawet nie rząd amerykański w dzisiejszym stanie, który potrafi zniszczyć CIA, swoją własną agencję tylko dla własnych rozgrywek wewnętrznych. Więc dzisiaj realne siły to jest Moskwa, to jest Paryż, to jest Londyn, to jest Berlin, to jest US Army. To była kiedyś Polska, dzisiaj na pewno nie jest Polska ośrodkiem Paryż siły. Paryż również? No tak, bo z Paryżem Putin rozmawia. Na czym polega siła w takim razie Paryża, bo w wypadku pozostałych państw stoją jakieś realne interesy, jakaś realna siła. Francja to faktycznie jedno z mocarstw nuklearnych, jeden z eksporterów technologii jądrowej, ale to jest państwo, które jest w bardzo poważnym kryzysie. Dlaczego? To jest zupełnie nieważne. Na Putina liczą się dywizje. Paryż na pewno ma silniejszą i bardziej uzbrojoną, lepiej uzbrojoną armię niż Niemcy. To jest konkret. I koniec. My jesteśmy słabi. Koniec. Mamy 200 czołgów, oni mają 2000 najnowszych, a my mamy wszystkich 200 czołgów, czy 300. Dlaczego zginął Borys z Niemców? No bo tak samo jak zginęli poprzedni liderzy, Putin czyści pole przed wojną, idzie na wojnę po prostu. Czemu był Katyń? Jedna z koncepcji, czemu był Katyń, Polacy, czemu tysiącami polscy oficerowie zginęli w marcu 40 roku, bo Putin, przepraszam, bo Stalin, myli mi się, Stalin, wiedząc, że Stalin, Hitler szykuje się na wojnę z Francją, chciał uderzyć na plecy armii niemieckiej. Hitler załatwił sprawę niestety trochę za szybko. I to nie jest moja teza, to publicyści rosyjscy stawiają tezę, że wtedy Putin po prostu czyścił przedpole. Putin czyści przedpole, koniec, kropka. Czyści przedpole przed wojną. Manifestacje, które odbywają się na ulicach Moskwy, Petersburga, nic nie zmienią? Nic nie zmienią. Cena, którą jest gotów zapłacić, niska cena, nie mająca znaczenia z punktu widzenia Putina? Putin? Putin nie ma wyjścia. Putin ustawił się w sytuacji bez wyjścia. On musi w tej chwili iść do przodu i wygrywać. To jest gangster, któremu się kończy kasa, władza, wpływy i to jest zawsze oni wtedy w tym momencie reagują. To jest taka mentalność, reagują agresją. Byłem u państwa jakiś czas temu, bo są też moje analizy na państwa stronach internetowych, gdzie w momencie, kiedy rosyjskim terrorystom i rosyjskim armii zaczęła się załamywać front na wschodniej Ukrainie, wtedy zastrzelili, na to wskazują przesłanki i fakty, samolot malezyjski. Zrobiła to Moskwa, zrobiła to Rosja. Tylko dlatego, że poczuli się słabi. W momencie normalny psychopata, gangster, narkoman na głodzie, w momencie, kiedy czuje się słaby, reaguje agresją, reaguje atakiem. Albo się uda, albo się nie uda. Tak długo, jak my go nie powstrzymamy, nie zostanie albo wzmocniona armia ukraińska, albo armia rosyjska się tutaj nie wali, nie zostanie po prostu powstrzymana. Tak długo Putin będzie miał władzę i wtedy dopiero, jeżeli zaczną być wysokie straty wśród armii rosyjskiej, to dopiero jest szansa, że dopiero tylko i wyłącznie armia rosyjska go obali. Widział pan Rosję, widział pan wojnę w Gruzji. Rosja Putina wyciągnęła wnioski z tamtej wojny. Dlaczego wojna na Ukrainie wygląda inaczej? Dlatego, że przez pierwsze 3 dni w Gruzji Rosjanie przegrywali. Rosjanie zaatakowali Gruzję, najprawdopodobniej 7 sierpnia, dzień wcześniej, tylko potrzeba mieć zdjęcia satelitarne, czy to jest prawda, że zaczęli przerzucać 150 czołgów 58 armii, która wcześniej okupowała Czeczenię, tunelem Roki. Jeżeli znajdziemy te dowody satelitarne, zdjęcia satelitarne, to jest dowód agresji Rosji w 2008 i złamania umowy z 1992 roku, że każda ze stron może trzymać w południowej Osetii 300 żołnierzy. I wtedy przez pierwsze 3 dni, według moich analiz, Rosjanie byli niszczeni, dziesiątki czołgów i nie wypuszczani z tej kotliny wokół Cinwali. A potem Rosjanie zaczęli, według moich analiz, także, które są w internecie i innych danych, zaczęli bombardować masowo stojące niezależnie małe domy mieszkalne. Zaczęli po prostu terroryzować Rosję, Gruzję atakami dywanowymi, terrorystycznymi i wtedy Saakaszwili musiał się wycofać. I po tej rzekomo bardzo zwycięskiej, łatwej, krótkiej wojence dla Rosji, armia rosyjska została przeformowana, zaczęła się reforma i od tego czasu z 700 tysięcy żołnierzy Rosjanie dzisiaj dysponują od 120 do 150 tysięcy dobrze wytrenowaną armią, między innymi dzięki Francuzom i Niemcom, którzy zbroją i trenują te wojska i to wszyscy o tym wiedzą. Jedyną szansą to jest to, co powiedział Niemców i to, co ja twierdzę od lat, że trzeba stworzyć światową, międzynarodową solidarność. To jest jedyna rzecz, która powstrzyma Rosję i Putina, dlatego że Rosja pojedynczo będzie wybierać po kolei kraje i niszczyć, bo Rosja pojedynczo jest silniejsza od każdego z przeciwników. Ale jeżeli w sumie się wreszcie zjednoczymy i połączymy, to wygramy. Dlaczego w 2011 roku uznał pan, że Borys Niemcow jest ważnym i interesującym rozmówcą?
Dlatego, że to nie był mój wybór, ja byłem w Parlamencie Europejskim, ale to Borys Niemcy się pojawił w Parlamencie Europejskim, dlatego że prosił o interwencję, wtedy Sąd Najwyższy w Rosji odmówił rejestracji jego partii i tam była, jak to się chwalił, już bardzo zdecydowana trzecia rezolucja. Proszę Państwa, nie martwcie się, jeśli Rosja napadnie na nas, to Parlament Europejski wystąpi z bardzo zdecydowaną rewolucją, jednoznacznie potępiającą agresję. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Michał Orzechowski, działacz praw człowieka, dziennikarz World Solidarity. To organizacja, którą reprezentuje, autor wywiadu z Borysem Niemcowym. Wywiadu, który po raz pierwszy pokazaliśmy przed chwilą na antenie Telewizji Republika. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Za chwilę w naszym studio w połączeniu przez komunikator Skype Jurij Felsztyński.